Siemano, siemano, witam bardzo serdecznie, ja jestem Szybson i dzisiaj zbudujemy ogromnego bałwana na Jetowicach, tak jest widzowie. Ponieważ co, no mamy już sojusz z Yetim, więc możemy, że tak powiem, przyjaźnie wchodzić do niego do wioski i nie bać się o to, że coś nam się wydarzy. Więc dzisiaj postanowiłem, że zbudujemy ogromnego bałwana, żeby upiększyć Jetowice, bo tam jest masa śniegu, więc bałwan będzie tam idealny. A tutaj na Palionowie by nie pasował bałwan totalnie, a tam będzie idealnie pasowało, a myślę, że fajnie jak tam coś dodam od siebie. Więc taki wielki pomnik bałwana myślę, że będzie idealny. Jak widzicie, mam przygotowane tutaj snowbloki, całkiem sporo śniegu, nie było to ciężko zdobyć, bo Yeti to wszędzie nam śnieg zostawiał, więc wystarczyło po prostu zebrać ze wszystkich skrzynek. Mamy jakieś płotki, tu mi zostało z igla, dzisiaj był odcinek u Paliona, gdzie zbudowaliśmy iglo i potrzebowałem, więc tyle mi zostało, więc mam nadzieję, że to wystarczy na marchewkę, którą musimy zrobić. No i trochę czarnego betonu, żeby zrobić jakieś guziki, ewentualnie oczy, uśmiech i tak dalej, no wszystko co bałwan potrzebuje mieć. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału, jeżeli to zrobicie, będzie mi naprawdę bardzo miło, ponieważ pomagacie mi wtedy bardzo, jeżeli zostawiacie łapki w górę i subskrybujecie. Na dany moment możemy sobie sprawdzić, ile mamy tych subskrybentów. Jest 216 tysięcy, więc bardzo wam za to dziękuję. Troszkę to teraz zwolniło, ale się nie dziwię, tak musi być. Zawsze to jest, wiecie, jakby jest ogromny wzrost, później zwalnia, ale i tak bardzo wam dziękuję, ponieważ dalej subskrybujecie, więc jeżeli jest tutaj ktoś, kto jeszcze nie subskrybuje, zachęcam, żeby to zrobić. Wbić też na inne kanały i tak dalej. W każdym razie dzisiaj przechodzimy do zbudowania tego bałwana, ponieważ czas nas goni. Nie mamy wiele czasu, bo chciałbym się zmieścić, jakby, że tak powiem, w mniej więcej 15 minutach w zbudowaniu tego bałwana, a plan na bałwana mam dosyć ogromny, więc wydaje mi się... O, nie mam fajerwerek. Gdzie ja fajerwerki odłożyłem? Tu odłożyłem fajerwerki, dobra. Lecimy w takim razie... Ła, prawie... Kurczę, dostałem niezłego ciosa. Lecimy na Jetowice, z tego powodu, że musimy tam ogarnąć, w którym miejscu najlepiej byłoby tego jak tam się pozmieniało w ogóle. To już tam było, to wiem, ale tego nie było. Więc tutaj jakieś kurcze są, wiecie, widzicie to? Ja na odcinku Pawła dzisiaj jest reakcja na to wszystko. Widzieliśmy to, tego nie widziałem, tego budynku tam, ale te widziałem już. No ale tak się mega pozmieniało, mega fajnie. O, tu nic nie rosło, a teraz już rośnie. Też fajne jagody. No ja nie lubię jagód, w Minecrafcie mało dają żarcia i... I kują jak się w nie wejdzie. No ale ogólnie jest git. Ej, no dobra, wioska się jakoś rozrasta. Tam widzicie, są igla zrobiona, to jest moje iglo. Zapraszam do Pawła na kanał, tam był odcinek, dzisiaj je budowaliśmy. No a my musimy znaleźć odpowiednie miejsce na bałwana. Nie może to być tu, bo tu jest duża wieża, więc jak zrobimy dużego bałwana, no to, że tak powiem, będzie to źle wyglądać po prostu. Więc nie możemy tutaj postawić bałwana, trzeba postawić go w jakimś innym miejscu. Więc może postawimy go... Nawet nie wiem, gdzie mogłem go postawić. O, tu jest fajne miejsce na bałwana, jakby tak go tylko w którą stronę go postawić? W tamtą stronę, żeby się patrzył? No lepiej w tamtą, bo stamtąd będziemy przychodzić. Tam nic nie ma po drugiej stronie. Więc czekajcie, może z tej strony zobaczmy, czy tutaj jest jakieś... Albo czekajcie, wiecie co, muszę podlecieć sobie do góry i teraz z góry na to zerknąć. Uwaga, robimy tak. Zerkamy od góry, może tak, żebym... Albo podlećmy sobie gdzieś tam dalej. I jak... jeszcze wyżej i teraz zawrócimy. O, uwaga, i teraz tak. Gdzie by to można było schować? Uwaga, mi się wydaje... Lećmy tu trochę. Można by było postawić... No tu jest jakieś miejsce, ale mało strasznie. No tu jest idealne miejsce na bałwana, nie? Chociaż... A, tutaj coś jest zbudowane. Tu też jest dobre miejsce na bałwana. Kurczę, szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie mógłbym zbudować tego bałwana. Nie ma takich miejsc już wolnych za bardzo. Na środku nie ma co budować bałwana, on musi być gdzieś na krańcu, że tak to ujmę. Może tu? Jakby tu zbudować bałwana? Taki tu stojący, wychylający się, fajny. Dobra, tu robimy bałwana. Trzeba tu zrobić platformę po prostu. Więc przechodzimy do tego, żeby ją tutaj, że tak powiem, zrobić. Zróbmy sobie coś tego typu. Bałwan musi być 8×8, czyli tyle, ile... Nie, postawa musi być więcej. Głowa musi być 8×8. O kurczę, no to postawa musi być tak... załóżmy, że będziemy zmniejszać o 2 kratki za każdym razem. To potrzebujemy... jak tam będzie 8×8, musi być 10×10 i musi być 12×12, czyli podstawa 12×12, to jest całkiem sporo, to będzie duży bałwan na pewno. Nie wiem, czy nam starczy tyle z tego śniegu. Wydaje mi się, że będziemy potrzebować na pewno, znaczy nie będziemy go wypełniać. Robię teraz postawę taką, ej, już mi zszedł stack jeden. No, za mało tego śniegu, ja nie zrobię tego przecież. O nie, to źle już postawiłem, dobra, nie rozwalam tego na razie. No bo dobra, rozwalam, bo mi to psuje tutaj wygląd. I potrzebuję... Nie no, 12×12 tutaj nie ma tyle miejsca. Nie ma szans. Nie ma szans tutaj zrobić takiego bałwana dużego. Dobra, no to zrobimy... Zrobimy mniejszego w takim razie. Dobra, zróbmy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem... Ojojoj, czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem... O, jest na równo, dobra. Czyli idealnie tutaj by wychodził tak bałwan. No dobra, no to będzie miał taką postawę tylko z tego, dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem,
O nie, tu mi zdecydowanie braknie tego śniegu. Ja już to widzę w tym momencie, już to widzę, nie? Że tutaj jest za mało śniegu. Zróbmy najpierw taką, że tak powiem, obramówkę z tego śniegu. O, kolejny tu leci. Stawiamy kolejny tutaj. I teraz tak, musi to być na równi, żebyśmy to... Tu jest chyba na równi. Chyba tak. Dobra, o, już źle sobie postawiłem, ale i tak tam będzie trzeba postawić. Dobra, jest git. Teraz tu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra, mamy to. Teraz tutaj stawiamy tak. Okej, okay. O nie, ja nie mam wody. Potrzebujemy wody, żebym mógł tam sobie wlecieć na spokojnie. Więc szybko tutaj, o, tam jest woda, szybko sobie ogarniemy. Patrzcie, ja nawet nie wyląduję, ja po prostu przelatuję nad wodą. Biorę wodę. No dobra, i tak wpadłem do wody, nieważne. Nie tak to miało wyglądać, ale prawie wyszło. Dobra, widzicie, tu powstaje ten bałwan. No będzie, chyba będzie git, mi się wydaje. Tak mi się, mam nadzieję przynajmniej. Dobra, w takim razie nie zmniejszamy o 2, tylko zmniejszamy o 1 go za każdym razem. Więc leci tu. Teraz musimy zrobić tu kwadracik idealny, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej, okay, czyli głowa naprawdę będzie mała, głowa będzie 5 na 5, o nie, to niedobrze, będzie bardzo mała, no ale dobra. 5 raz, 6 to było, 2, 3, 4, 5, 6, okej, tutaj 5, dobra, idealnie bzyku dołączył na serwer i normalnie elo elo pisze, elo, siema, nagrywam, bałwana buduję. Dobra, zobaczymy jaka będzie reakcja bzyka na to, że ja tutaj bałwana buduję na Jetowicach. Jestem ciekaw, czy się zaśmieje, czy nie. Dobra, tu stawiamy... O kurczę, ty, bo ja zaraz ginę, trzeba coś zjeść. Trzeba zjeść koniecznie, dobra, jemy. No wydaje mi się, że bałwan będzie pasować tutaj git. No mi się wydaje, że bałwan będzie idealny. No i koks, widzowie, nie zapomnijcie ocenić bałwana, a szczypsone jest dość łapki w górę. Oj tak. Dobrze, dobra, tak, czekajcie, robimy tak, robimy... I ostatnia warstwa, czyli już głowa. Aczkolwiek zrobiłbym... Ej, mam pomysł, a jakby tak... Kurczę, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Bo ja nie zrobię tutaj żadnej miny chyba. O nie, to jest za małe, bo to jest 4 na 4, nie 5 na 5. O nie, no tak, bo to się zmniejsza i tak o 2 mi... O nie, to jest źle, bardzo źle. Bardzo źle, to będzie za mały ten bałwan. Dobra, musimy... O, tam jest bzyku. Tak? No nawet tutaj zakończył rozgrywkę, patrzcie, jest tam. Dobra, robimy tak, robimy tą głowę. Zróbmy ją może tak, że tu jest taka szyja. I teraz zrobimy po prostu... nie mogę tego tak zrobić. O nie, ja powinienem to zwiększyć jeszcze. Ja nie mam gdzie tego tutaj zwiększyć. Przecież no musiałbym chyba ewentualnie w tą, no w tą stronę bym mógł teoretycznie. Dobra, musimy to zwiększyć w tą stronę w takim razie. Czyli tutaj musi to wlecieć tak. Tutaj tak, okej, okay, tu leci w tą stronę, zwiększone to jest. Dobra, tu. Robimy coś takiego. Tutaj będzie teraz większa ta głowa o tyle. I teraz jak jest to o 5 zrobione. Tak, to teraz będziemy w stanie tu zrobić jakąkolwiek minę, tak mi się wydaje. No, może teraz to ma sens. Czekajcie, zróbmy najpierw tą głowę, żeby od głowy wszystko zależy tak naprawdę, nie? Więc już ten bałwan jest troszkę niewymiarowy, ale no trudno. No, mówi się trudno i żyje się dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj zróbmy tak, okej. Myk. Raz, dwa, o nie, kończy mi się śnieg. Zaraz to ja tutaj nie będę miał z czego budować i będziemy w mega lipę mieli. Dobra, postawmy tutaj coś takiego. Już postawiłem za dużo, ale zróbmy może... Jakiś mu tutaj hełm taki. Dobra, niech jest. I teraz tak, potrzebujemy zrobić tutaj oczy. Uwaga, robimy tak, oczy. Czyli oczy wlatują tutaj. Jedno oko, drugie oko. Dobra, świetnie. Tutaj wlatuje nos. Ej, to mi w ogóle starczy mega. Popatrzcie, robimy coś takiego. I teraz bierzemy, robimy usta. Czyli usta muszą wyjść tak. O nie, chyba za dużo. Chyba tak powinienem zrobić. Tak. Coś tego typu. Tutaj trzy, raz, dwa, trzy. O nie, tu źle postawiłem. Rozwalmy to i bierzemy tak. Dobra, no jest jakiś bałwan. Nie wiem jak on będzie wyglądać z... nie. O, wygląda tragicznie. O... Mega. Dobra, jestem, mam te itemy z powrotem, ale żem sobie spadł, tak, no nie fajnie, akurat miałem mało życia, no trudno. Dobra, ogarnijmy sobie tak, weźmy to, tylko bo to mi jest potrzebne, ogarnijmy sobie ten budulec, także widzisz wszystko. Zobaczmy jak ten bałwan wygląda z daleka w ogóle, bo jestem ciekaw, czy on jest git, czy on jednak wygląda średnio. Ale klocuch, ja nie mogę, ale kloc. Czekajcie, musimy zrobić tak, teraz trzeba zwiększyć tutaj o jedno to. Więc musimy dorobić tutaj, raz, dwa, trzy, coś takiego. Robimy taką platformę znowu, kolejną. O nie, no braknie mi śniegu na bango. No będę poprawiać bałwana jeszcze poza odcinkiem na pewno, bo ten bałwan tutaj, że tak powiem, zasługuje na miano najgorszego bałwana na świecie. No ale to...
Ale on wygląda tragicznie. Czekajcie, tu musimy zrobić tak. Musimy postawić tutaj blok jeden. Tu postawmy jeden, żeby sobie doskoczył. I teraz tutaj schodzimy z jednym w dół. Robimy tak. Coś takiego. I tu schodzimy w dół. Tak. I tutaj. I schodzimy w dół. Tutaj coś takiego. I te, w ten sposób mamy zrobione. I teraz musimy o jedno zwiększyć jeszcze z tej strony. I teraz będzie ten bałwan, że tak powiem, jakoś wyglądał. Jakoś, że tak powiem, średnio, ale zawsze coś, nie? Więc tutaj musi zostać zrobione tak, tu musi zostać zrobione... Oj. Czekajcie, tu coś nie gra. Chyba tu już, chyba mnie poniosło tutaj. Tu chyba nie. Czekajcie, bo już mi się coś nie zgadza tutaj. Nie wiem, jestem tragiczny w budowaniu bałwanów. Tam jest głowa, tu jest wszystko dobrze. No tak, czyli to już będzie tutaj, że tak powiem, szło w dół ciągle. Tak, coś takiego. No dobra, no czyli mamy to zrobione tak jakby. Dobra, zróbmy go tylko od przodu. Tak, żebyśmy od przodu widzieli, jak się prezentuje bałwan. Chociaż nie starczy mi śniegu. Na bank mi nie starczy śniegu. Tutaj zrobię tylko tą ścianę i mi braknie śniegu, no bo to jest już za dużo. Ajajaj, no trudno. Będę musiał w takim razie dozbierać śniegu. Tu już myślałem, że mam go tak dużo, a tu się okazuje, że dalej na bałwana nie starczyło. No trudno, ale bałwan jakoś się prezentuje. Zobaczmy go od przodu. Jak on wygląda... Nie no, on ma zdecydowanie za duży kadłub. Nie no, tak nie może być. On wygląda jak taki kloc. Nie. Dobra, wiecie co będzie... Ja będę musiał go jakoś poprawić poza odcinkiem. Na pewno zobaczycie już na miniaturce, jak on będzie wyglądać, bo ja posiedzę nad nim. Ale no, nie wiem, musicie ocenić, jak wygląda bałwan. No moim zdaniem wygląda... No w porządku, z tym, że tutaj od przodu strasznie za duży jest ten kloc na dole, nie? Ale to przez to, że... Że ja powinienem od tamtąd liczyć, tak, nie wiem, ile to ma tutaj. Raz, dwa, trzy, raz, kurczę, nawet nie wiem, ile to ma. Z 9 na 9, coś takiego, to powinno też być 9, czyli to powinno gdzieś być do tyle. I wtedy bałwan by wyglądał super. Dobra, widzowie, skończyłem tego bałwana, jak widzicie, efekt końcowy, no moim zdaniem jest zadowalający, nie? Bałwan wygląda pięknie, mi się podoba. Jak widzicie, jakoś go, no troszkę mi to zajęło go zrobienie, ale jest. Nawet kapelusz mu zrobiłem, taki fajny. Jak widzicie, taki kominiarz, to jest bałwan kominiarz, więc możecie ocenić go w komentarzu oczywiście, czy wam się podoba, czy nie. I prawda, łapka, każda łapka w górę to pozytywna ocena dla bałwana. A ja tu szybko skoczę jeszcze po bzyka, bo on tutaj gdzieś był i może będzie chciał ocenić mojego bałwana i powie nam, czy jest git, czy jest może średnio. O, bzyku! O, dzień bzyku! Dobry! Dzień dobry! Ejko! Dzień dobry, cześć, chodź, Szybson. Ocenisz mojego bałwana. No właśnie widziałem, myślałem, że tylko budujesz na Palionowie i chciałem powiedzieć, co jest, ale na Jetowicach, proszę. Na Palionowie on by nie pasował, a tutaj, prawda, piękny Jetowice, śniegowy klimat. Ocenka bałwana od 0 do 10, nie? Wow, widzę, że on jest taki trzyczęściowy. Ta pierwsza część zlewa się troszeczkę tutaj z tym śniegiem na dole. To prawda, ale chciałem zrobić po prostu platformę jakąś taką, od której zacznę, nie, że tak ujmę. I tak ją musiałem powiększyć mega. Mm-hmm. Nazbierać śniegu. No ja powiem tak, no fajny bałwan, bardzo mi się podobają te jego rączki, kreatywnie zrobione z płotków. No. Nie pomyślałem, że tak można zrobić. Fajny kapelusik, no jak na bałwana w porządku. Ja myślałem, powiem ci tak szczerze, jak tutaj tak sobie szpiegowałem ciebie, jak ty to budowałeś, że możesz spróbować, może zamiast śniegu ja użyć wiem, troszeczkę... Ja nie zrobiłem jeszcze. Takiego cienia jakby, zobacz. Ja wiem, czego nie zrobiłeś? O, guzików. Guzików nie ma, no ja guziczku, zużyłem, guziczku. Ja na czapkę zużyłem cały ten czarny, no jak to się nazywa, ten czarny blok. Będę musiał dorobić Neton. Guziki w takim razie, no. A do czego wełna? Już ci mówię, wełna takie inne odcienie tego śniegu, żeby się tak nie zlewał tutaj, proszę ja ciebie, z tym śniegiem. A, żeby zrobić tą platformę z czegoś innego, tak? Nie platform, może wiesz, może tak po bokach tak jakby zrobić, żeby ten bałwanek widać było, gdzie się zaczyna, gdzie się kończy, tak tutaj gdzieś tak troszeczkę go przyciemnić, taki cień zrobić sztuczny. Zrobić takie, jakby go wycieniować troszkę. Wiesz, tak, okay, potestować, no może, nie mówię, że będzie fajny. Poza odcinkiem, bo teraz to ja nie wiem. Teraz chociaż, jest w porządku, chociaż ja bym, fajny ja bym, bałwan. Wiesz, jakbym zrobił, ja bym tą platformę zrobił z czegoś innego, na przykład z lodu, o, tak, żeby oddzielić totalnie, żeby było widać, gdzie się bałwan zaczyna, bo teraz jakby cała ta platforma jest też ze śniegu, ale może ją tutaj zamienię na lód, żeby to a było a w sumie, ja tak szczerze, jak ja teraz tak patrzę z daleka, to trochę wygląda, jakby ten bałwan by taki trzy poziom, że bez tego dolnego bloku, bez tego tutaj, jakby to jest tak. Platforma chyba, nie? No, a tak to ma działać. No. Aha, ja myślałem, że to jest taki poczwórny bałwan. Nie, on jest potrójny właśnie, a to na samym dole to miała być platforma. Ja tylko, że się zlewa. No, właśnie, dlatego to tak gorzej to wygląda. Spróbuj, to może zamiast tego śniegu właśnie jakiś inny biały bloczek, ale fajnie to wygląda, Ja myślę, że lód tam by pasował. To by się znał fajnie z murem może, czy coś, nie murkiem, wiem. No, z murek, a mur tutaj powiększyć. No i te guziki muszę tutaj, zapomniałem fajny guzika. Ale dobra, fajny, jest naprawdę git, bałwan, tylko żebyś też... Oceniasz git, tak?
Tak, naprawdę w porządku, tylko żeby te guziki były też symetrycznie, nie? Tak postawione. Są, bo jest nieparzysty bałwan, a, nie? Bo jest no to na jeden. Tak, widzę. Marchewa mu wystaje. Śmieszek na trzy, tak, widzę. Fajne. No, podoba mi się. No to w takim razie, jak ci się podoba, to git. No a ja tymczasem dziękuję wam bardzo, widzowie, za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie już jutro. Pozdro. Pa.